Z jednej strony się cieszymy, jest to krok we właściwym kierunku, natomiast jest to bardzo mały krok. Ponieważ on dotyczy dziedziczenia wyłącznie przedsiębiorstw w posiadaniu osób fizycznych, które nie mają osobowości prawnej. Na pewno jest to duża rzecz, że już następuje zwolnienie podatkowe, ogólne zwolnienie podatkowe, niezależnie od stopnia pokrewieństwa.